No sądzę, że nie, z uwagi na to, że jest to wówczas sygnał w dosłownym tego słowa znaczeniu, że służby działają, że służby istnieją, podejmują określone po prostu działania. Też trzeba należy tu podkreślić, że nie każdy przyjazd alarmowy jednostki Państwowej Straży Pożarnej wiąże się z jej bezpośrednim uczestnictwem w działaniach w zakładzie. Państwowa Straż Pożarna przyjeżdża raczej rzadko, z uwagi na to, że zakład ma swoją jednostkę zakładową Straż Pożarną. Jesteśmy zobligowani do działań różnego rodzaju, podejmowania działań interwencyjnych. Niemniej jednak ustawa o Państwowej Straży Pożarnej, ustawa o ochronie środowiska nakłada obowiązek na służby państwowe, żeby w przypadku wygenerowania dużych zdarzeń też uczestniczyły w nich. Ale oni bywają tu przy okazji ćwiczeń, a czasami są też, tak mógłbym powiedzieć, po prostu gościnnie, z uwagi na to, jakby ostatnio Dzień Bezpieczeństwa, są zapraszani, żeby pokazać swój sprzęt, brać udział w pokazach. Z uwagi na to, że nigdy nie wiemy tak do końca, co za zgłoszeniem się kryje. Może być to bardzo lapidarne zgłoszenie, że jakaś tam drobna kolizja drogowa na naszych drogach, przecież jest tu bardzo dużo. Z uwagi na to, że osoba, która zgłasza nam to zdarzenie, jest w emocjach, jest zdenerwowanie, no i nie zawsze jest przekazanie takiej informacji właściwie po prostu dla nas. Więc wszystko trzeba po prostu traktować z należytą powagą. Przede wszystkim system alarmowy uruchamia się w przypadku zdarzeń awaryjnych. Pod zdarzeniami awaryjnymi znowu będziemy rozpatrywać pożary, awarie techniczne, rozszczelnienia. Pierwszy z brzegu, ad hoc, poprzedniej służby, mieliśmy zdarzenie zacięcia się windy w budynku biurowca. Awaria techniczna. Mieliśmy tu bobra, który się znalazł na terenie zakładu i trzeba było go po prostu z tego zakładu bezpiecznie usunąć do Brzeźnicy. No system może być uruchomiony wskutek takich prozaicznych czasami zdarzeń, jak choćby jest transport samochodowy, przemieszcza się po zakładzie, a ponieważ jeden z systemów sygnalizacji pożaru, zwanych ROP-ami, ręczny ostrzegacz pożaru, są zlokalizowane najczęściej jak przy drogach magistralnych. Może zahaczyć o taki słupek. Automatycznie on się w tym momencie uruchomi i stanowisko kierowania od razu dysponuje nas do wyjazdu, bo musimy sprawdzić, co się naprawdę stało. Oczywiście przychodzi okres letni i mamy dość sporo wyjazdów w zakresie usuwania roi pszczół. Nie tylko gdzieś tam przy budynkach, ale jest to na instalacjach czasami. Te roje się umiejscawiają i trzeba je stamtąd po prostu usunąć. Przede wszystkim jednostka dysponuje sprzętem ciężkim, bo tak jest to określane w nomenklaturze straży pożarnej, że samochody pożarnicze się dzielą na lekkie, średnie i ciężkie. My w większości posiadamy ciężkie. To jest określony tonaż i posiadanych środków gaśniczych. Mamy troszeczkę inaczej, jeśli chodzi o środki gaśnicze, które są zlokalizowane na samochodach, niż Państwowej Straży Pożarnej, z uwagi na to, że u nas jest dobrze rozwinięta sieć zabezpieczenia wody PEPOSZ. Sieć hydrantowa, mamy ponad 1200 hydrantów na terenie zakładu, gdzie w przypadku zdarzenia można zaraz podnieść ciśnienie w tej sieci. W przeciwieństwie, powiedzmy, niż jest to na mieście. Więc dlatego samochody posiadają większe ilości środka pianotwórczego, już, a mniejsze zbiorniki na wodę, z uwagi na to, że zasilanie samochodów może być natychmiastowe, bo mniej więcej tak odległości w hydrant od hydrantu na zakładzie gdzieś w granicach około 100 metrów. Podnośnik 53-metrowy nie ma tutaj w obszarze Płocka i na terenie takiego dużego wysięgnika. No i mamy nowy nabytek z tego roku, drabinę 30-metrową, która szybkość rozstawienia to jest w granicach, powiedzmy, 60 sekund. Liczymy na piętro 3 metry. No to 30 metrów, chociaż drabina to mamy praktycznie 10-piętrowiec, a 50 metrów to łatwo sobie po prostu podzielić. No to jest tam, powiedzmy, gdzieś w granicach 15 pięter, 16 pięter. Ale to te wozy nie tylko, powiedzmy, możliwości podawania środków gaśniczych, prowadzenia ewakuacji, ponieważ obiektów wysokich i wysokościowych mamy sporo na naszym zakładzie, a czasami jest bardzo prozaiczna rzecz. Pracownicy firm remontowych wchodzą, wykonują różne czynności, różne
remonty na wysokości. A mieliśmy takie przypadki, kogoś zabolały korzonki. Ból. Nie może po prostu w sposób po drabinie konwencjonalny po prostu zejść. No, trzeba po prostu taką osobę ewakuować z tej wysokości. I oczywiście wozy ratownictwa jeszcze technicznego, chemicznego, ratownictwa wodnego, wysokościowego. Łącznie, że posiadamy łódź ratunkową. Ryba 8,5 metra długości, silnik 250 koni, także zabezpieczamy czasami imprezy, które odbywają się na Wiśle, a są sponsorowane przez nasz zakład. Więc nie mamy się czego wstydzić na forum krajowym i też w Europie. W sumie oddział bojowy to są 4 zmiany służbowe, średnio po 30 parę osób w zmianie i oczywiście pracownicy biurowi zabezpieczający ze strony logistycznej. No i w tym roku trzeba zaznaczyć, została oddana do eksploatacji, do użytku druga strażnica. Ta, która funkcjonowała, została po prostu rozebrana. Mamy nową strażnicę w nowych warunkach, o wiele lepszych warunkach możemy funkcjonować i jest tam drugi oddział, bo Straż Pożarna ma 2 oddziały. A na zmianie funkcjonuje kompania, 2 plutony.